Dzisiaj film, w którym powiem wam kilka słów o wierze. Ostatnio mówiłam o miłości i tak chciałabym dzisiaj dla mnie samej, ze względu na to, że jutro jest tak naprawdę rocznica mojego nawrócenia. Dzisiaj jest 24 czerwca. 24 dzień czerwca i to jest uroczystość świętego Jana Chrzciciela. I ja pamiętam tę datę i zaraz wam powiem dlaczego. I chciałabym dzisiaj, nie wiem czy to będzie krótkie, ale podzielić się z wami po prostu moją wiarą. Jak to się stało, że wierzę i czym ona jest. W moim świecie, w moim myśleniu. Ale też zacznę tak, troszkę tak teologicznie, dlatego że wiara, nadzieja i miłość to są trzy cnoty teologalne. Najważniejsze cnoty, do których człowiek zmierza i które są mu też po części dane, i one są teologalne, dlatego że one bezpośrednio łączą nas z Bogiem. I to można by było tutaj wykłady teologiczne o tym mówić. I ja tylko powiem, że to oznacza tyle, że one są bezpośrednie, czyli jakby łączą nas z Bogiem bez żadnych innych jakby substytutów takich. Nie? Czyli jak ktoś ma wiarę, a wiara jest w woli, one wszystkie trzy są zakorzenione w woli, to bezpośrednio jakby ma ten kontakt już z Bogiem. I wiara jest zasługująca. I dlatego właśnie dziś chciałabym odrobinę o niej opowiedzieć, dlatego że zdaję sobie sprawę, że nie jest to oczywiste, może zwłaszcza we współczesnym świecie, wierzyć w Boga. Ja wierzę w Boga no już wiele lat, ale nawróciłam się jak miałam 21. Więc 21 lat to nie jest mało. I można powiedzieć, że no, miałam ogromny, długi okres życia, w którym nie miałam nawet pomysłu, że mógłby Bóg istnieć i nie miałam żadnego pomysłu na Boga w żaden sposób. Tylko, że już tak zaczynam krążyć, a tak naprawdę to chciałam zacząć, taki miałam pomysł, żeby zacząć moje nagranie, to podzielenie się wiarą od takiej historii ojca Krystiana, przeora zakonników, którzy zginęli śmiercią męczeńską wspólnie w 1996 roku w Algierii. Oni mieli taką misję mówienia o życiu wspólnotowym, trochę o miłości i też tam pojechali, aby żyć wspólnie z wioski, z ludźmi muzułmańskimi. Tam zostali zamordowani, ale ja nie chcę mówić historii. Zresztą to oni są dość znani, bo został nakręcony o nich film fabularny zatytułowany Ludzie Boga. I ten ojciec Christian kiedyś miał takie doświadczenie życiowe, które ja bardzo lubię. Ono nie jest dostępne, dlatego że ja gdzieś tam wykopałam je w bibliotece karmelitańskiej, zamkniętej. Dlatego podzielę się dziś z wami, dlatego że jakoś zostało mi w pamięci i pasuje do tego dzisiejszego mojego przekazu. To było tak, że przyszedł do klasztoru pewnego dnia człowiek, który nie miał wiary zupełnie i właściwie nie chciał wierzyć w Boga, tylko był zainteresowany tymi zakonnikami, którzy tam żyją, dlatego że pochodził z Rosji. A w Rosji kiedyś zakonnicy byli bardzo popularni i po prostu przyszedł się przedstawić. I tak przyszedł i spotkał właśnie na furcie ojca Krystiana.
No i zaczęli rozmawiać, i on zaczął się go pytać, co to jest wiara właściwie. Mówi, że wie ojciec co, mnie to tak naprawdę nawet nie interesuje. Nie? Ale ja nie, w ogóle mówi tak, ja nie wierzę w Boga, w ogóle mnie to tak naprawdę nie interesuje. Ale to, że są ludzie, którzy skoncentrowali swoje życie tylko na tej idei, to jest bardzo zastanawiające. Więc niech ojciec mi powie właściwie, co to jest ta wiara. I ojciec tak na niego spojrzał i mówi, ale co pan chce? Jakiej ja mam udzielić odpowiedzi? Nie wiem, jakiejś definicji, definicji z kościoła, z katechizmu kościoła katolickiego. On mówi, nie, no taki to bym nie. Czym, takiej odpowiedzi to wiadomo, że nie szukam. Czym dla ojca jest wiara? Czym dla was jest wiara? I wtedy ojciec Christian usłyszał samego siebie odpowiadającego w ten sposób, że wiara to jest taki haczyk we mnie, że ja wiem, że Bóg jest, ale ja nie mogę tego powiedzieć Panu, jak ja to wiem, że On jest. Ja to po prostu wiem, że to jest, ale sam nie wiem, jak to jest, że On jest, i dlatego Go cały czas szukam. I ja po prostu, wiara dla mnie jest taką drogą poszukiwania Boga. Ja po prostu szukam tego, jak On istnieje. I on tak się na niego spojrzał, mówi, no okej, jak to tak jest dla ojca, no to rozumiem. I właściwie zaczęło się ściemniać i ten pan mówi do niego, że okej, no to ja już idę do domu, ale że furta w tym klasztorze, w Tibirin, była na zewnątrz klasztoru, to on go odprowadził wręcz tam do drzwi. I jak otworzył te drzwi, to wyszli na zewnątrz klasztoru i był wspaniały zachód słońca. Był tak niesamowity ten zachód słońca, że obydwoje tak zdębieli i spojrzeli na ten zachód słońca, i ten mężczyzna z zachwytu po francusku zaklnął. Mówi: O, jakie to piękne! I oni tak obydwoje stali i chwilę zatrzymali się w kontemplacji tego piękna zachodu słońca. I ojciec Christian roześmiał się i mówi: No, jeżeli taki materialista, tak jak on siebie sam nazywał, mówi, znaczy jest w stanie zatrzymać się i podziwiać piękno zachodu słońca, no to jest nadzieja. A on do niego mówi, że a no wie, ojciec, nawet o tym nie pomyślałem. I roześmiał się. No i poszedł. I ojciec Christian mówi, że właściwie to nic się nie wydarzyło. Że ten człowiek nie odszedł z wiarą. Ale ojciec mówi, że za każdym razem, kiedy podziwia zachód słońca, przypomina mu się ten człowiek. Pamięta o tym człowieku. I mówię tę historię na początku, dlatego że no właściwie już zrozumieliście, dlaczego opowiadam tę historię, że moją intencją nie jest przekonanie nikogo do wiary w Boga, a jedynie pewnego rodzaju może spotkanie, może jedynie ktoś przypomni mnie sobie, kiedy kolejny raz będzie miał jakieś spotkanie z wiarą albo z Bogiem. I moje świadectwo. Znaczy świadectwo, to może będzie za dużo powiedziane, że to będzie świadectwo, jedynie moja wiara wzięła się z tego, co usłyszałam od kogoś innego, od kogoś, kto również odkrył istnienie Boga w swoim życiu.
Miałam 21 lat i pracowałam na uczelni jako asystentka jednego z profesorów fotografii. Byłam właściwie od takiej czarnej roboty, że on rozmawiał ze studentami filozoficznie, artystycznie, a ja pomagałam wywoływać filmy, całą taką techniczną pracę w atelier, bo to jeszcze były czasy fotografii analogowej. I no, tam nieważne. I była taka grupa kobiet, które potrzebowały pewnego rodzaju dokwalifikowania się, i można było na uczelni wybrać po prostu taki przedmiot jak fotografia. I one miały po prostu takie dokształcanie, za które uczelnia płaciła. I wśród nich była właśnie kobieta, która dziś jest moją przyjaciółką, Ela. Pozdrawiam. Poprosiła mnie, aby na drugi dzień móc nie przyjść po prostu na zajęcia, dlatego że jej synek kończył pierwszy rok życia i właśnie miał na imię Jan. Ma na imię Jan. Pozdrawiam. Ja się oczywiście zgodziłam. Mówię, no nie ma problemu, to zrobimy zdjęcia jakiegoś innego dnia po prostu i jak pani będzie mogła już przyjść. No i ona przyszła po tym dniu 25 z tortem w ramach wdzięczności. No i profesor Wiesław Hudon, bo to o nim też tu trochę jest mowa, mówi do mnie: Ola, to wiesz co, to jak ona przyniosła tego torta, no to weź tutaj zorganizuj jakieś w ogóle sztućce, może jakieś talerzyki i no i zjemy tego torta, nie? I ja poszłam szukać po uczelni właśnie jakichś talerzyków, bo po prostu było jeszcze kilka osób z nami, nie? I dlaczego ja o tym opowiadam w ogóle w takich szczegółach? Dlatego, że ja poszłam, gdzieś tam znalazłam jakieś brudne, dawno nieużywane talerze, jakieś sztućce, i ja je poszłam umyć i przygotować. I pamiętam taki moment, który mi się do tej pory przypomina, kiedy ja je myłam, dlatego że tam były takie żaluzje i biło przez nie takie piękne właśnie światło, słońce, a ja nie wiedziałam, że za chwilę zmieni się całe moje życie. I mówię też dlatego, że pamiętam, że byłam gotowa na przyjęcie wiary, dlatego że jak pamiętam, w jaki ja sposób szukałam tych łyżeczek, chodziłam po prostu po pokojach takich studenckich, gdzieś tam na zapleczach, żeby to zorganizować. I pamiętam, że jakby w tej małej rzeczy, którą miałam do zrobienia, jakby dałam całą siebie i tak myłam z taką, może nie pasją, ale z takim całkowitym oddaniem te talerzyki, żeby wszystko było tak dobrze przygotowane. I ja pamiętam ten moment dlatego, że ja myślę, że byłam gotowa na przyjęcie wiary, dlatego że ja szukałam Boga. Tylko ja o tym nie wiedziałam. Bo tak naprawdę to ja szukałam dobra. I potem jak już... No ile to jest? 14 minut. Otwieram szafę i mówię do rzeczy. Więc jak już usiedliśmy przy tym stole, to ona jakoś tam trwała ta rozmowa. I ona zaczęła mówić pewną historię ze swojego życia, kiedy znalazła się nagle w bardzo trudnej życiowej sytuacji, bo została oszukana przez jakąś grupę ludzi, z którymi wyjechała za granicę do Włoch. Musiała stamtąd właściwie uciekać, została, nie zapłacono jej za wykonaną pracę, więc znalazła się bez pracy, bez znajomości języka, bez noclegu tak naprawdę. No i powiedziała właśnie takie zdanie, że no właściwie byłam w takiej sytuacji, że tylko sobie w łeb szczelić.
No i profesor tak na nią spojrzał i mówi do niej: w ogóle jaka świetna w ogóle sytuacja życiowa, jaka niezwykła w ogóle, nie? Że ma pani takie doświadczenie w życiu, nie? No i kto pani pomógł? I tak po chwili milczenia ona mówi: Bóg. I znowu pojawiła się cisza, no bo wszyscy tak na siebie spojrzeli, no bo właściwie byliśmy w takim środowisku, że nikt w Boga nie wierzył. Więc tak spojrzeliśmy po sobie, tak nie wiadomo było, co na to odpowiedzieć. A ona miała w sobie taką myśl, że jak już zaczęłam, to skończę. I zaczęła opowiadać o takich niezwykłych, cudownych rzeczach, które Bóg dokonał w jej życiu. I ja byłam zdziwiona i bardzo zaciekawiona i zaintrygowana, dlatego że ja po raz pierwszy w życiu usłyszałam o Bogu żywym, w znaczeniu, że ja wcześniej myślałam, że Bóg to jest idea, nasza idea, że my właściwie decydujemy, czy my wierzymy w Boga, czy nie. Jest to po prostu tak, że jeżeli ja potrzebuję na przykład, żeby wierzyć w Boga, bo jest mi tam do czegoś potrzebny, to mam tą wiarę, to decyduję się, że wierzyć. A jeżeli ja po prostu uważam, że ja nie potrzebuję tej idei w życiu Boga, że sobie radzę bez tej idei, no to po prostu nie wierzę. No więc oczywiście ja nie potrzebowałam tej idei w Boga, dlatego nie wierzyłam w Boga. A ona opowiadała o Bogu działającym. Opowiadała o Bogu, którego można doświadczyć. Bo ja myślałam, że tego nie można doświadczyć, że to tylko jest idea nasza, że ktoś wierzy w Boga, bo tak mu jest łatwiej po prostu w życiu, tak? Ja tak właśnie tak słuchałam. Tak było to dla mnie coś naprawdę niezwykłego, bo ona miała wiarę, bo to było takie niezwykle prawdziwe. To wszystko, co ona opowiadała, co się wydarzyło w jej życiu. I żeby to świadectwo nie było bardzo długie, to jak to tutaj ugryźć? Potem zamknęłyśmy się razem w ciemni, bo ja jej musiałam pomóc wywołać jej fotografie, które wcześniej zrobiłyśmy. I to był taki fajny czas chyba dla Pana Boga, bo ja jej się tak wtedy zapytałam: i ty tak naprawdę wierzysz w tego Boga? Nie? Ona mówi: no tak. Znaczy, ja bym mówiła o Bogu, gdybym ja w Niego nie wierzyła? On jest. On jest tutaj. On tutaj jest. Jak ona to powiedziała, on tutaj jest. To było takie pierwsze bardzo mocne działanie Pana Boga. On tak jakby przeszedł i dotknął mojego serca i zrobił to tak mocno. Ja po raz pierwszy jakby stanęłam w jego obecności. I to było tak silne, że ja się rozpłakałam, ale cieszyłam się, że jest ciemno, bo to było w ciemni i ona tego nie widzi. I co prawda do wiary to ja jeszcze miałam bardzo daleko, ale nigdy tego nie zapomnę, tego momentu, bo to był może ten haczyk we mnie. I potem już całą drogę do wiary to musiałam zrobić sama. I dzielę się tym, dlatego że wiem, że ta droga do wiary jest trudna. Jest śmiertelnie trudna i dla mnie była śmiertelnie trudna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jakby nie chciałam zmienić zdania. Myślę, że decyzja wiary albo niewiary w Boga jest najważniejszą decyzją naszego życia i z tej decyzji biorą się wszystkie decyzje pozostałe. I może my nie żyjemy tą decyzją każdego dnia,
Ale ja myślę, że to jest najgłębsza decyzja, czy my jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, czy nie. I kiedy ja zastanawiałam się nad możliwością w ogóle istnienia Boga, to ja miałam taki właśnie problem, że to była ta możliwość zmiany decyzji była wręcz śmiertelna, dlatego że ja miałam takie wrażenie, że to ja się myliłam całe życie. Że ja w takim razie myliłam się 21 lat mojego życia. Teraz to mi się śmieszne wydaje, no ale wtedy to było całe moje życie. I nie miałam łatwego takiego przeskoczenia na tą możliwość, że on jednak jest. I pomogłam sobie w taki sposób, że pomyślałam sobie, a okej, ale czy ty tak naprawdę w życiu sprawdziłaś to, czy on jest? Czy ty tak naprawdę w życiu Boga szukałaś? Bo ta dziewczyna, ona dała ci zagwozdkę tak naprawdę. Bo wobec tego, co ona powiedziała, to ty już nie możesz być takim walczącym ateistą jak do tej pory. Bo ja może nie byłam walczącym ateistą, bo ja w dużej mierze byłam bardziej ignorantem, ale na pewno pamiętam takie moje myślenie na temat wiary, na temat Boga, na temat ludzi wierzących, na temat Kościoła. Bardzo negatywne. I miałam coś takiego, nawet pamiętam z ludźmi, z przyjaciółmi, po prostu śmialiśmy się z ludzi wierzących, jako z ludzi słabszych, którzy potrzebują po prostu takiego czegoś jak Bóg. I śmialiśmy się czasami w taki sposób, opowiadając takie pytanie kiedyś stawialiśmy sobie nawzajem śmieszne. Czy wiesz, jakie są dwa największe koncerny na świecie? I odpowiedź brzmiała Coca-Cola i Watykan. Tylko że Watykan jest większym koncernem. No dlatego, że udaje mu się sprzedawać coś, czego nie ma. I śmialiśmy się z tego. Rzeczywiście, no bo takich rzeczy pewnie było dużo i każdy ma takie. Ludzie niewierzący pewnie dużo mają, czy o księżach, czy w ogóle o kościele. Ale pamiętam, że to takie historie to były obecne w moim życiu. No i więc jeżeli jakby stałeś po stronie anty w jakimś sensie, to potem przejść na drugą stronę jest bardzo trudne, bo łączy się to z takim dużym upokorzeniem wewnętrznym wobec samego siebie. I ja tak miałam. Ale prawdą było to, że kiedy ja siebie zapytałam, czy ja tak naprawdę bym chciała, żeby to była prawda, że Bóg istnieje, czy ja bym chciała, żeby Bóg istniał, to wobec tego, co ta dziewczyna opowiadała, pomyślałam sobie, że tak. I mówię o tym, bo jeżeli na przykład ty odpowiesz sobie na to pytanie, że właściwie to ja bym chciała, żeby Boga nie było, żeby Bóg nie istniał, to prawdopodobnie Boga nie znajdziesz. Natomiast moja odpowiedź była pozytywna, że no pewnie, żebym chciała, żeby Bóg istniał. I to mi pozwoliło jakby otworzyć się na tą kolejną taki challenge, że sobie powiedziałam, okej, to w takim razie ja podejmę to wyzwanie, to ja sprawdzę, czy Bóg jest. I pomyślałam sobie właśnie w taki sposób, że ja sprawdzę, czy Bóg jest, bo oparłam to na tym świadectwie Eli, właśnie tej mojej przyjaciółki, tej dziewczyny wtedy.
Bo jeżeli ona opowiada mi takie cudowne historie ze swojego życia, między innymi chorowała na bezpłodność, znaczy leczyła się na bezpłodność, a jej syn, którego chciała nazwać właśnie Jan, urodził się dokładnie na Jana i lekarze mówili jej, że to jest cudowne, że ona w ogóle zaszła w ciążę. Więc między innymi takie historie opowiadała. Więc ja sobie pomyślałam, że jeżeli Bóg jest, jeżeli ja zrobię wszystko, co jestem w stanie, żeby sprawdzić to, żeby poszukać Go, to jeżeli On jest, to On się odezwie. A jeżeli się nie odezwie, to znaczy, że to był bullshit, że ona sobie coś tam wymyśliła, uroiła sobie w głowie po prostu ta dziewczyna. Podjęłam taki challenge. Ale okazało się bardzo szybko, że taki challenge, który ja podjęłam, on jest dość trudny, dlatego że tak naprawdę, żeby zrobić wszystko, co ja jestem w stanie, to ja muszę się do Boga pomodlić. A to już łączyło się z krokiem, pierwszym krokiem wiary. Tak? Bo jak można się pomodlić do kogoś, w kogo się nie wierzy? I pamiętam, pamiętam ten moment nawet, że to przekroczyłam w sobie i pomyślałam sobie, po prostu umrę, ale to zrobię. Moim pierwszym zdaniem do Boga było: Boże, jeżeli istniejesz, Boże, jeżeli istniejesz, to pomóż mi. I tak się chwyciłam tego zdania i potem i ciągle w sercu powtarzałam. I patrzyłam, co się wydarzy. I gdybym miała opowiedzieć teraz, co się wydarzyło przez te lata mojej wiary, to by nie starczyło mi może już nawet czasu życiowego, żeby to wszystko spisać. Ale tylko powiem to, w jaki sposób Bóg naprawdę mi pomógł. Za co ja jestem Bogu najbardziej wdzięczna. Najbardziej wdzięczna jestem za to, że Bóg mnie uzdrowił. Ja teraz, jak wiecie, studiuję coaching i bardzo mocno też tak wraca mi to pierwsze działanie Boga na mnie, dlatego że Bóg był takim coachem. Bo Bóg zna całą naszą podświadomość, jest absolutem i wie doskonale, co się wydarzyło w naszym życiu. My tego nie pamiętamy. My wyrzucamy tą rzeczywistość często w podświadomość, żeby nie pamiętać. Często to są małe rzeczy. A Bóg konsekwentnie jakby otwierał we mnie nowe rejony, które wymagały powrotu do tych miejsc i uzdrowienia. I on mi je przypominał często w sposób wręcz taki cudowny, że ja bym sobie w życiu tego nie przypomniała, że jest coś tam jeszcze do uleczenia. I kiedy Bóg wykończył takie dzieło mojego uzdrawiania, to okazało się, że ja jestem w ogóle innym człowiekiem. Bo ja jako osoba bez wiary, nie wiem, czy może to nie była wina braku wiary, tylko moja wina, we mnie nie było w ogóle miłości. Ja nie wiedziałam, co to jest miłość. Jak odkryłam, jak mi Bóg pokazał, że we mnie nie ma miłości, to nawet nie wiedziałam, czym miłość mogłaby być, a już tym bardziej, jak ją mieć.
W każdym razie byłam takim chodzącym zombie, takim trupem i byłam bardzo nieszczęśliwa. A kiedy Bóg wykończył takie wstępne dzieło, bo tylko uzdrowienia, to okazało się, że ja jestem szczęśliwa, że ja jestem radosna, że ja potrafię kochać, bo dostałam tak dużo miłości, bo to miłość nas uzdrawia. Tak, dostałam od Boga, zwłaszcza na początku, po prostu niesamowitą ilość miłości uzdrawiającej mnie, zalewającej wręcz jak balsam moje rany. I stałam się po prostu radosną, pogodną dziewczyną, która lubi ludzi. Z tego chodzącego zombie. Takiego braku wewnętrznego, stałam się taką pełną osobą. Ale to był taki pierwszy etap mojego życia z Bogiem, mojej wędrówki z Bogiem, w ogóle niesamowicie fascynującej, więc też dlatego się dzielę. I inną rzeczą, którą otrzymałam od Boga, to jest też to, że On mnie uwolnił od lęków. Ja miałam w sobie przerażający lęk przed śmiercią i także przed przyszłością. Ja cały czas byłam w takiej wewnętrznej walce i niepokoju i przez to cierpieniu wewnętrznym. Kiedy Bóg mnie uzdrowił też i zabrał mi te wszystkie lęki, jak ja zobaczyłam, jak On mnie prowadzi, jak mi pomaga, to i już byłam pewna, że jest, no to przestałam się po prostu bać. I to spowodowało, że ja zaczęłam żyć w pokoju. I po raz pierwszy zaczęłam doświadczać pokoju w swoim życiu, takiego bardzo głębokiego pokoju. I nawet odkryłam, że szczęście to nie jest jakieś poczucie radości. Jest radość, która przychodzi i odchodzi ze względu na to, co się tam dzieje w ciągu naszego życia. Ale prawdziwe szczęście polega na tym, że żyje się w pokoju. Wewnętrznym pokoju, takim, które zostało jakby nawet nie zabarykodowane przed lękiem, tylko tak po prostu, że tam nie ma po prostu już lęku. Że ja po prostu odpoczęłam i jakby zostałam wprowadzona właśnie w stan takiej wewnętrznej szczęśliwości przez to. Ale największą łaską, jaką od Boga otrzymałam, jest taki stan królewski, który mi Bóg dał, ale to mi dał po wielu, wielu latach. I on, nigdy nie zapomnę tego dnia, bo modliłam się do Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, litanią loretańską. 33 minuty. Ja mam nadzieję, że będzie jakaś osoba chętna, żeby tego posłuchać, bo już wiem, że za długo mówię. Ale już kończę. Modliłam się tą litanią loretańską do Boga. I tam na końcu są wezwania Maryi Królowej. I na końcu pomodliłam się właśnie: Maryjo, Królowo Świata, módl się za nami. I kiedy wypowiedziałam na końcu już to Królowo Świata, otrzymałam takie piękne wewnętrzne światło. Ty jesteś Królową. Ty jesteś Królową Świata. Ja tak, ja? Ale to było tak mocne, że musiałam się zastanowić, co się w ogóle stało i co ja usłyszałam. Dlatego, że tak naprawdę ja w tym stanie już jakiś czas byłam, tylko po prostu potrzebowałam, żeby to zostało nazwane, żeby mi to zostało powiedziane. Ja mówię, ale jak? Czemu świata w ogóle? Co świata? Nie, co, 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 co? Świata to tak jak trochę nawet tak jakby niczego.
A tu się właśnie okazało, że właśnie wszystkiego. Dlatego, że jakby ja zostałam ukoronowana w takim znaczeniu, że po pierwsze wybrana, ale też wygrałam najważniejszą i największą życiową walkę, którą człowiek ma do przejścia. I świat już mi jest poddany, bo to jest taka walka właśnie ze światem. Świat mi błogosławi we wszystkim, co ja podejmuję i co chcę. I jak tak się zastanawiałam, raz właśnie będąc w kościele, mówię: Boże, tak usłyszałam, że jestem tą królową. Się nie śmiejcie, jeszcze za chwilę wam powiem więcej o tym. O, może w następnym filmie, bo to jest dla każdego. Bo my to już w ogóle mamy. Aha, żebym już. I tak siedziałam w tej ławce i mówię: Boże, ale w ogóle to co ja mam teraz robić? Nie, a on do mnie: co tylko chcesz. Więc się roześmiałam. I że ja tego właśnie doświadczam, że każde przedsięwzięcie, które ja się podejmę, to świat mi w nim błogosławi. I mnie wspiera, i że dostałam tą taką niesamowitą siłę i pewność siebie, i taką godność właśnie. I myślę, że to był ten moment, kiedy ja dokopałam się w sobie samej do tajemnicy chrztu naszego. Bo w chrzcie zostajemy namaszczeni. Bo chrzest ma, najważniejsze jest polenie, trzykrotne polenie wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i to jest obmycie z grzechu pierworodnego. Ale drugą tą czynnością, którą kapłan wykonuje nad dzieckiem, to jest właśnie namaszczenie go. Bierze oleje święte i go namaszcza. I to jest właśnie takie namaszczenie na króla. I my często nawet używamy tego słowa Królestwo Boże, czy idziemy do Królestwa, nie? Czy będziemy królować z Bogiem. I ja to tak brałam trochę tak po bajkowemu, nie rozumiałam, co to znaczy, myślałam, że to jakaś przenośnia, a nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to jest takie prawdziwe i że to jest prawda, że cała nasza droga rozwoju. I może nawet każdego rozwoju, też takiego osobistego, ta droga do szczęścia. Czasami my tak robimy ten rozwój osobisty i idziemy gdzieś, a do końca nie wiemy, dokąd my chcemy dojść. Tymczasem mamy w sobie takie zakorzenione właśnie pragnienie chwały, które jest dobre, bo my jesteśmy powołani do chwały. I my idziemy tak naprawdę do tego stanu, do którego jest powołany każdy człowiek. I ten stan polega na właśnie przejściu z niewoli grzechu, z niewoli braku panowania nad sobą, nad własnym życiem, do stanu takiej wolności, do stanu panowania, do stanu, w którym otrzymujemy już tą władzę. I to jest ten największy dar, który otrzymałam od Boga. I to jest takie niesamowite, bo to ludzie odczuwają. Ten stan takiej właśnie godności, do której człowiek został wyniesiony. I ja każdemu życzę i myślę, że to jest dla każdego. I to jest w ogóle najistotniejsza sprawa, bo w ogóle o tą sprawę dokonało się zbawienie. Bo jaki był tytuł winy Chrystusa na krzyżu, na tabliczce? I dobra, ja tak dużo już mówię, że ja o tym skończę, ale na pewno nagram jeszcze kiedyś filmik o tym stanie i w ogóle. Bo ja myślę też, że ja trochę wiem, co trzeba
co trzeba zrobić, bo tak naprawdę to jest dar. To nie jest, to nawet nie jest poziom, to jest stan, do którego człowiek jest wprowadzony. I to trochę tak jak wiara, to się otrzymuje, że pewnego rodzaju ta koronacja człowieczeństwa następuje. Że my po prostu musimy zrobić wszystko, co jesteśmy w stanie. Muszę kończyć, mi mówi, mój telefon mi mówi, że muszę kończyć. To kończę i po prostu na końcu jeszcze może jakiś film o byciu królem albo królową.